Dzień dobry, nazywam się Jakub Winiarski i witam Państwa na spotkaniu z cyklu Pisania można się nauczyć, rozmowy pasji pisania. Pasja pisania jest prywatną szkołą pisania, w której nie tylko wierzymy, że pisania można się nauczyć, ale naprawdę uczymy tego i wspieramy naszych wychowanków także wtedy, kiedy już udaje im się zadebiutować. Książką i autorom z pewnością można pomóc. Jak? Oczywiście zwracając uwagę na konkretne wartościowe tytuły, rozmawiając o nich i zachęcając Państwa do czytania. Temu właśnie ma służyć cykl rozmowy pasji pisania i mam nadzieję, że dadzą nam Państwo znać, co myślicie o tym programie. Jest ze mną dzisiaj Agnieszka Sorycz, absolwentka kursów pasji pisania i autorka powieści Północny Sabat, wydanej przez wydawnictwo Czwarta Strona w roku 2021. Przepraszam. Tak. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie. Pamiętasz, jak trafiłaś na kurs pasji pisania? Pamiętam dość dobrze. Dostałam prezent od męża na święta. Taki sobie prezent zażyczyłam i w ten sposób trafiłam akurat do tej szkoły. No i pamiętam bardzo dobrze cały kurs. To był ciekawy czas dla mnie, czas, w którym się bardzo dużo nauczyłam. Wspomniałaś książkę. A wiedziałaś od razu, o czym będzie ta twoja pierwsza powieść? Nie. Poszłam zupełnie nieświadoma tego, co bym chciała napisać, chociaż miałam oczywiście taki pomysł, taką ideę książki w głowie, natomiast no nie mogę powiedzieć, żeby ta idea tak jakoś sztywno ze mną została. Minął rok od wydania tego Północnego Sabatu. Pół roku. I tak jak dziś wygląda twoja pisarska kariera? Jak oceniasz ten swój debiut? To muszę trochę zwolnić. Bo jest, debiut ma kilka wymiarów. Debiut ma wymiar bardzo personalny, czyli taka realizacja swojego celu, swojego marzenia. Natomiast debiut ma też charakter mocno komercyjny w pewnym sensie. Jest to produkt, który ukazuje się na rynku i są pewne konsekwencje tego wydania. Rozumiem. Chcesz powiedzieć, że personalnie jesteś zadowolona, a z produktem to... Nie, produkt w ogóle mam piękny, bo naprawdę uważam, że Czwarta Strona, z którą wydałam Północny Sabat, rzeczywiście stworzyła bardzo piękną okładkę i rzeczywiście tą okładką oddała to mniej więcej, o czym jest książka. No, kto czytał, to wie, kto nie czytał jeszcze, to oczywiście zachęcam. Natomiast mówię o tym, że ten debiut jest dużo trudniejszy niż się z początku wydaje, bo jak się pisze książkę, to bardzo często towarzyszą nam takie, mi przynajmniej towarzyszyło, bardzo dużo pozytywnych emocji. Jest to pewnego rodzaju taki, ja to nazywam potocznie hajem własnej głowy, czyli jest jakaś historia, która nas ściąga, pociąga za sobą, rodzą się postaci, rodzą się sytuacje, sceny i to jest taki proces, który mi osobiście sprawił ogromną przyjemność. Proces jest fajny, a proces coś okazało trudniejsze niż myślałaś? Wiesz co, myślę, że to zetknięcie z czytelnikami i te realia potem na rynku, no to jest coś, przez co trzeba przejść, jest to ogromna lekcja, jest to ogromne wyzwanie momentami również. No ale jest to lekcja, z której ja również dużo skorzystałam, więc absolutnie nie mam tutaj żalów, ani żadnej tutaj nie odczuwam, nie mam żadnych złych emocji w związku z tym debiutem. Natomiast rzeczywiście jest to trudne. Jeżeli ktoś, wydaje mi się, traktuje to pisanie raczej na zasadzie, że udało mi się wydać książkę, jest po prostu super, no to też jest to jakieś podejście, natomiast ja dużo przyjęłam do siebie takiej wiedzy o sobie samej, o tym procesie, o tym, co się dzieje później. No i jest to wiedza dla mnie osobiście była dosyć trudna, no wartościowa. Ale zadebiutowałaś, udało się, masz ten, jak go nazywasz, produkt, pewnie nie wszyscy zgodzą się na takie nazwanie dzieła sztuki w końcu, ale czujesz dumę z bycia pisarką, czy też kompletnie wyleczyło cię z chęci bycia pisarką to całe wydawanie powieści? Nie, dlaczego wyleczyło? Nie, nie wyleczyło. Na pewno czuję dumę, że udało mi się dociągnąć ten proces do końca, bo w moim przypadku on trochę trwał. To nie było coś, co się zrodziło w miesiąc ani dwa. Wymagało ode mnie dużej pracy badawczej wcześniej.
i zdobycia wiedzy, której nie miałam startując z tym pomysłem, z tą książką. Cieszę się, że udało się to doprowadzić do końca i książka się podoba i zebrała naprawdę fajne recenzje. Piszę kolejną powieść, więc chyba nie zraziłam się za bardzo do tego. Czy chciałabyś zdradzić coś a propos tej kolejnej powieści? Chociażby mogę zdradzić tylko tyle, że tytułu nie mogę zdradzić, natomiast o ile Północny Sabat to jest książka, która balansuje na pograniczu obyczaju, fantastyki, może trochę thrillera, trochę romansu, to kolejna książka, nad którą pracuję, to jest już książka obyczajowa. Natomiast też nie upieram się, że to będzie gatunek, przy którym zostanę. W zasadzie to dosyć mocno mnie bawi odkrywanie tych gatunków i takich zasad panujących w tych historiach, więc dla mnie to jest teraz nowe wyzwanie zupełnie, inna poprzeczka, która nie ukrywam, bardzo mnie wciągnęła, także bardzo nie zdradziłam się, odpowiadając na pytanie, nie zdradziłam się produktem ani procesem wydawania. To doskonale, dobrze wiedzieć, doskonała wiadomość. Słuchaj, czy jest jakiś polski pisarz lub pisarka, twoim zdaniem nieznani lub za mało znani, których chciałabyś polecić? Jakieś jedno nazwisko? Muszę chwilę pomyśleć. Nie mam takich nazwisk, wiesz, poza nazwiskami osób, z którymi jestem no, blisko pisarsko, tak? Jak Dorota Ponińska na przykład. Uważam, że pisze bardzo wartościowe książki. Nie jest znana w mainstreamie, natomiast trochę jest znana, więc zależy, co. Mogłaby być bardziej Dorota Ponińska. Mogłaby być bardziej, zdecydowanie znana Dorota Ponińska. Ludzie, znaczy przyszłaś na kurs już z pomysłem jakimś, owszem ten pomysł ewoluował, nawet bardzo, ale tak w ogóle to po kursie miałaś takie wrażenie, że na kursach pisania można się nauczyć pisania, czy inna myśl ci towarzyszyła, kiedy już kursy skończyłaś? Na kursie pisania na pewno można się świetnie otworzyć do pisania. Na pewno można zdobyć narzędzia odpowiednie, takie bardzo konkretne do tego, jak zbudować historię, jak zbudować bohaterów, żeby byli tacy pełni. Ogólnie myślę, że można się nauczyć pisania w sensie technicznym. Natomiast do tego dochodzą jeszcze inne elementy, takie jak wytrwałość, takie jak pomysł, takie jak też uważam, że wiedza, bo jednak no, ja nie umiałabym chyba napisać takiej historii, w której, i nie chcę chyba też, historii, w której nie muszę się zagłębiać, nie muszę znać szczegółów tej historii, tylko to jest po prostu jakaś tam historia, więc zawsze ciągnie mnie do rzeczy, w których mogę się coś nauczyć. No, ale to już jest, myślę, cecha osobnicza. Pisania można się nauczyć technicznie dobrze, a co kto z tym zrobi dalej, no to już myślę, że różne są sytuacje i różnie życie pokazuje. Z pewnością. Słuchaj, ostatnie pytanie. Gdyby przyszła do ciebie utalentowana osoba, chłopak, dziewczyna, jakaś osoba i chce od ciebie jedną radę, po prostu taką jako od pisarki, która już ma książkę wydaną. Co byś takiej osobie poradziła, która chce pisać? Jeszcze jest na etapie szukania porad. Ale już wie, zakładając, że wie, co chce pisać. Zakładając, że wie, co chce pisać. Wie, tak, co chce zakładamy, pisać. Że wie, co chce pisać. Jaki gatunek, już ma pomysł. Myślę, że radziłabym, żeby się nie poddawać, bo proces pisarski, przynajmniej u mnie tak to wyglądało, chociaż pewnie są różne sytuacje i różne doświadczenia, a jest trudny, bywa emocjonalny, bywają całkiem, zwłaszcza jak się pisze do tak zwanej szuflady, czyli jeszcze nie wiadomo, czy po prostu uda się wydać, to nie jest takie proste wydać książkę przecież. Więc wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie dużo zacięcia, żeby potem ten swój projekt zrealizować i warto to zrobić, bo jak już się przejdzie ten proces, to naprawdę się można bardzo dużo nauczyć o sobie i o powieści, którą się chciało napisać też, bo u mnie naprawdę powieść, z którą zaczynałam, skończyła się inaczej niż miała się
skończyć. Pobiegła zupełnie innym torem, innym tropem w trakcie pisania, więc trzeba mieć w sobie dużo takiego zaparcia, żeby iść do przodu, nie myśleć o tym, odkładać te wątpliwości na bok chociaż na chwilę, żeby napisać kolejny rozdział, bo one i tak przyjdą. To szczególnie tak jak mówię, jak się nie wie jeszcze, czy coś z tego będzie. Jak się to pokona, te takie trudności, to... Miało być ostatnie pytanie, ale zadam Ci jeszcze jedno. A wiesz, kiedy ta Twoja nowa książka się ukaże? Nie wiem jeszcze tego, nie wiem. To ja dopiero mam rozgrzewane pierwsze rozdziały, mam plan, mam rozdziały, ale tym razem dla odmiany jest plan. Bardzo solidny plan powieści i tego też w sumie się uczy na kursach. Żeby taki myślę, plan że to powinna być druga rada dla takiego człowieka, który dokładnie. Być wytrwały i lepiej, żebyś miał plan. Dokładnie, bo ten plan te wcześniej czy później też uderzy cię, albo jego brak uderzy cię w twarz. Jednak powieść jest to długa forma, w której się zdarza zapętlić. Jak nie ma tego planu, to nie ma takiego punktu do odniesienia do tego, co się właściwie miało zamiar zrobić. Więc warto ten plan mieć. Natomiast w przypadku pierwszej książki plan powstał dokładnie w połowie, jak się zapętliłam i trochę za późno. W przypadku tej książki plan powstał na samym początku i bardzo mi to ułatwiło pracę, bo po prostu chyba bardziej wiem, co chcę napisać i w którą stronę chcę podążyć i tak nie idę na hura już, tak jak niesiona słowem, tylko bardziej, no ale to z drugiej strony nie wiem, czy to przy pierwszej książce jest aż tak ważne, żeby tak tego planu się sztywno trzymać, też czasami się trzeba dać ponieść tej historii. Czasami trzeba się dać ponieść. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z naszego cyklu. Do zobaczenia. Dziękuję również. Każdy ma swoje metody pisania, ale każdy też przeżywa chwilę zwątpienia. I w tych chwilach zwątpienia zawsze sobie powtarzam, że wygrali ci, co wytrzymali najdłużej.